To nie pierwsza, jak zapowiada autor, nie ostatnia książka, która wyszła spod jego pióra. Mirosław Sośnicki, wliczając najnowsze dzieło, napisał 4 książki. Na spotkanie autorskie przybyło wielu miłośników pisarza, którzy pragnęli porozmawiać z autorem, jak i zakupić egzemplarz jego najnowszej książki. Jest to bardzo pogodna opowieść o miłości. W tej miłości jest bardzo dużo ciepła. Jest dwoje bohaterów, którzy się nazywają w taki sposób, że kobieta moczybórek malutki, mężczyzna moczybórek większy. Niby taka baśniowa opowieść, jednocześnie bardzo realistyczna. Dzieje się w naszych czasach, akcja się rozgrywa tutaj niedaleko Świdnicy. Ludzie się po prostu kochają, są szczęśliwi. Dotychczasowe książki Sośnickiego traktowały o miłości. Nowa pozycja również przesycona jest uczuciem, ale jak mówi autor, uczuciem wyjątkowym. Wszystkie poprzednie książki były również o miłości, ale bohaterowie mieli do czynienia zawsze z takimi ważnymi sprawami. Życie, śmierć, stan wojenny. Tutaj moi bohaterowie po raz pierwszy uwolnieni są zarówno od historii, jak i od takich wielkich dramatów. Najnowsza książka już jest dostępna w księgarniach i na stronie wydawnictwa. Do wcześniejszych dzieł Sośnickiego należą Wzgórze Pana Boga, Astrachowka oraz Miłość, tylko miłość.